Dzień dobry moi drodzy, od razu przechodzę do rzeczy. Kontynuując coroczną serię filmów o Nitro 5, przygotowałem dla Was test kolejnego laptopa o wartości 4000 zł. A zatem w roku 2019 był to sprzęt z Intel Core i5-8300H i GTX-em 1650. Rok później z Ryzenem 5-4600H i również GTX-em 1650. Dziś to jednostka z teoretycznie dużo mocniejszymi komponentami. Tak, bowiem procesor to Ryzen 5 5600H, 6-rdzeniowy i 12-wątkowy przedstawiciel Zen 3, dysponujący 16-megabajtową pamięcią cache L3. Układem graficznym został niejako następca GTX-a 1650, a więc model RTX 3050 z 70-watowym TGP. Zatrzymajmy się na chwilę przy nim, bo to jednak dosyć kontrowersyjna mobilka. Po pierwsze dlatego, że dysponuje tylko 4-gigabajtowym zasobem VRAM-u. Po drugie, że w cenie laptopów z RTX-em 3050 jeszcze do niedawna można było spotkać laptopy z GTX-em 1660 Ti. A chyba nie muszę mówić, który z układów był wydajniejszy i oferował większą pojemność pamięci. Na całe szczęście RAM jest taki, jak być powinien. To dwie 8-gigabajtowe kości z zegarem 3200 MHz. Wygląd Nitro w 2021 roku nie odbiega od tego, którego świadkiem byłem rok czy dwa lata temu. Nazwijmy to po imieniu. Gamingowa konstrukcja z ciekawie zaaranżowanym tyłem, coraz mniejszymi ramkami wokół matrycy, solidną mimo użycia tworzywa sztucznego podstawą dla nadgarstków i kompletem niezbędnych portów. Po szeroki opis budowy Nitro 5 odsyłam Was do zeszłorocznego materiału, natomiast względem tamtego laptopa doszło do pewnej symbolicznej zmiany. Otóż jest mniej kolorów gamingu niż ostatnio, bowiem producent zrezygnował z czerwonej obwódki wokół touchpada. Nie oszukujmy się, w niedrogim gamingowym laptopie na próżno szukać matrycy z wysokiej półki. Produkt Innoluxa zastosowany w Nitro chwali się przede wszystkim za 144-hercowe odświeżanie, bo w innych kategoriach wypada co najwyżej przeciętnie, by nie powiedzieć słabo. Podsumowując, mamy tu sporą nierównomierność podświetlenia, niski poziom luminancji czy spory odchył w delcie E. Chwalić można za kontrast i w miarę poprawny punkt bieli. No to zaczynamy testowanie komponentów laptopa. Na dzień dobry porównanie Ryzena 5 5600H z Ryzenem 5 4600H. Nowa piątka, co jasno okazuje się wydajniejsza od mobilnego przedstawiciela AMD poprzedniej generacji, nie są to jednak różnice, które można zaobserwować gołym okiem. Jedno jest pewne, na takim sprzęcie od czasu do czasu będziemy mogli coś wyrenderować, wyeksportować czy skompresować, ale najważniejsze jest to, jak on radzi sobie w starciu z grami. Na dobry początek kilka słów o grach, których wymagania nie powinny zawstydzić tego laptopa. CS jest z pewnością jednym z nich, Ryzen w połączeniu z tanim RTX-em radzi sobie w nim bez zająknięcia, o czym świadczy liczba klatek w zakresie od 180 do nawet 250. Co powiecie na WOTA z teksturami HD? Również jest nieźle i to pomimo ustawienia najwyższych możliwych detali. Rozgrywka jest miła dla oka, nie tylko pod kątem oprawy graficznej, ale też, co oczywiste, wyświetlanej liczby FPS-ów. Swoją drogą, coś mi jeszcze zostało z gry w czołgi na ISie. Nie wyglądam na totalnego nuba, nawet bez robienia kątów na pancerzu. No dobra, CSGO działa bez zarzutu, World of Tanks również, ale umówmy się, jest to sprzęt za 4000 zł i na pewno posłuży do grania w bardziej wymagające tytuły. Jednym z nich może być równie dobrze Cyberpunk. Cóż, pierwsze zetknięcie się z rokiem 2077 może być problematyczne, o ile wymaksujecie detale. Licznik w takiej sytuacji będzie bił poniżej 30, co oznacza mało komfortową rozgrywkę. Co przychodzi z pomocą? Ustawienie niższych detali, na przykład średnich. Zakres wzrasta z 22-30 na 30-40 klatek. Gra nie jest usłana różami, ale więcej nie można było się spodziewać po 3050-ce. Skoro już wiecie, jakie są możliwości tego układu graficznego, to na pewno nie będziecie zaskoczeni wynikiem w Control. Kolejny raz na dzień dobry postawiłem na wysokie ustawienia graficzne, co przyniosło rezultat w okolicach 30 klatek. Według mnie dużo lepszym rozwiązaniem będzie to, w którym postawicie na poziom średni, bo klatkaż wzrośnie do oszałamiających 40 FPS-ów. Horizon Zero Dawn obraz rozgrywki ma się lepiej. Na ustawieniach najwyższych w 1080p mamy tyle FPS-ów, co w Control na detalach średnich. Widać progres? No oczywiście, szkoda, że nie w obrębie tego samego tytułu. Na całe szczęście dla gracza i tym samym użytkownika Nitro dużą poprawę widać po zejściu ze szczegółowości detali. To nie jest kwestia kilku dodatkowych klatek, a nawet i kilkudziesięciu. Docencie to. W
Total War Warhammer 2 wygląda to jeszcze ciekawiej, bowiem przejście z detali ultra na detale średnie to zmiana klatkarzu w stosunku 1:3. Zamiast 30 FPS-ów mamy blisko 90. Kolejna gra AAA, Valhalla serii Assassin. Cóż, na dzień dobry odradzam Wam grę na jakichkolwiek detalach, które oznaczałyby kres pamięci GDDR6 RTX 3050. Bardzo wysoka szczegółowość obrazu powoduje duże problemy z FPS-em, a dowód tego macie na swoich ekranach. Chwilowe przycięcia wpływają na to, co widać w pomiarze 0,2%. Wyjściem sytuacji są po raz kolejny detale średnie. Dostajemy zakres klatek znany chociażby z Horizona, czyli mniej więcej 50-60 FPS-ów. Testowanie kończymy Far Cry'em, w którym, co chyba potwierdzicie, jest lepiej niż można było się tego spodziewać. Wysokie ustawienia detali nawet przy RTX 3050 gwarantują średnią klatek w granicach 50. Osiągi osiągami, ale wypadałoby jeszcze skomentować kulturę pracy tego laptopa, czy nie ma tam jakiegoś dramatu. Jeśli chodzi o same temperatury procesora, nie było źle. To był zakres od 70 do 90 stopni Celsjusza, 90 w renderingu, a jak wiemy, akurat ten laptop nie będzie specjalnie do tego celu wykorzystywany. W grach te temperatury były sporo niższe. Jeśli chodzi o układ grafiki, to jest jeszcze lepiej, ponieważ temperatury nie przekraczały 68 stopni Celsjusza. A hałas sami możecie ocenić dokładnie w tej chwili. No dobrze, moi kochani, w ten sposób dobrnęliśmy do podsumowania i jedno w nim nie ulega wątpliwości. Jest to najtańszy wariant z RTX 3050. Specjalnie wyłączam z tego porównania jakiekolwiek wersje 8-gigabajtowe, z tym RAM-em oczywiście, single channel, bo nie ma to podejścia do tej wydajności z 16-gigabajtowymi kośćmi, oczywiście w trybie dual channel. Także tak, za tego laptopa musicie zapłacić nieco ponad 4000 zł. Wydajność jest już Wam znana, po stronie CPU bardzo dobra, w tych pieniądzach, po stronie GPU trochę gorsza, ale z racji tego, że Nvidia po prostu wprowadziła wariant 3050, ten 4-gigabajtowy, który oferuje gorsze osiągi od GTX 1660 Ti, który właśnie był sprzedawany w kwocie 4000 zł i trochę to się kłóci z podejściem do konsumenta, ale to jest tylko kwestia jakby narzekań w stosunku do Nvidii. Niespecjalnie producenci laptopów mają co z tym zrobić, ponieważ wychodzi nowy układ, stary trzeba zastąpić, a cena jest taka, jaka widzimy. No ale mimo wszystko 3050, jeśli wyłączymy z tego porównania oczywiście starego GTX 1660 Ti, to spisuje się całkiem nieźle. W tych mniej wymagających tytułach absolutnie nie ma problemów z gamingiem. W tych bardziej wymagających, jak Cyberpunk czy Control, jednak konieczne będzie ustawienie detali średnich, po to, by uniknąć wpadki z VRAM-em, ale także, by zapewnić sobie dużo wyższy klatkaż. No w kontroli Cyberpunku nie ma może z tym jakby wielkiego komfortu, ponieważ dalej mówimy o 40-klatkowej rozgrywce, ale jeśli chodzi o inne tytuły, czy Valhalla, czy Far Cry'a, tam z pewnością przekroczycie na detalach średnich liczbę 50 FPS-ów. Jeśli chodzi o temperatury, wypada to wszystko naprawdę pozytywnie, nie ma nic złego w gamingu, zarówno po stronie CPU, jak i GPU. Hałas, jak to bywa u Nitro, nie jest super cicho, ale też nie nazwałbym tego odrzutowcem. Kwestia jakości wykonania, o tym wszystkim mówiłem w poprzednich materiałach, więc zachęcam Was jednak do obejrzenia także innych produkcji, po to, by wyrobić sobie pewne zdanie o tym, jak pracuje ten laptop w takim ogólnym rozrachunku. W tych pieniądzach nie ma, jak już powiedziałem wcześniej, co się doszukiwać super matrycy, aluminium, no niestety idziemy w tym kierunku, że jednak te tworzywo sztuczne, szczególnie w tych laptopach z niższych segmentów, a jednak w tym momencie, w roku 2021 pod jego koniec, ze względu na wiele czynników makroekonomicznych, mówimy o laptopie w kwocie 4000 zł, jako o laptopie jednak, no już prawie budżetowym, szczególnie w gamingu, no a więc moja ocena jest taka, a nie inna, ale w ogólnym rozrachunku uważam, że jeżeli szukacie najtańszego wariantu z RTX 3050, który ma w dużej mierze zapewnić Wam przyjemność z gry w te mniej wymagające tytuły, nie oczekujecie detali ultra w większości gier AAA, to jak najbardziej Nitracza mogę polecić. I tym stwierdzeniem będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa, mówił Lipton.